Czołem, kochani. Mam nadzieję, że się stęskniliście, a jak nie, to też dobrze. W ten weekend odwiedził mi mój przyjaciel Przemek ze swoją piękną żoną Patrycją. Spędziliśmy troszeczkę czasu razem, a wieczorem czekała nas praca. Co zostało po tej pracy? Co się wydarzyło? Dlaczego w ścianie są dziury? Otóż już wam tłumaczę. Jakiś czas temu zrozumiałem, że nie chcę dłużej mieć telewizji w domu. I co ciekawe, zrobiłem w ogóle na Facebooku taką sondę, że co o tym myślicie, czy korzystacie z telewizora, czy nie korzystacie. I szczerze mówiąc, głosy były dosyć wypośrodkowane. Część osób korzysta z telewizora i ogląda telewizję. Część osób korzysta z telewizora tylko w taki sposób, że używa go do odtwarzania jakichś tam materiałów, które ogląda po prostu na żądanie. Ja też już od dłuższego czasu właściwie przerzuciłem się akurat na Netflixa i tak na przykład tu mam BoJack Horseman akurat na chwilkę dla odstresowania. I stwierdziłem, że pomimo tego, że dalej płacę abonament dla Multimedii i będę go jeszcze płacił do końca sierpnia, to chcę się pozbyć puszczania telewizji w moim domu. No ale co ci przeszkadza telewizja? No, przeszkadza mi dosyć sporo. Po pierwsze, tam nie ma za bardzo nic ciekawego. A nawet jak jest, to trzeba na to zapolować. Gdzieś na TVP Kultura często są jakieś fajne, szczególnie mnie interesujące muzyczne dokumenty. Gdzieś tam czasami można coś trafić fajnego na Discovery, ale płacić, nie pamiętam ile teraz płacę, płacić za telewizję, w której gdy usiądę wieczorem, bo mam chęć chwilę się odstresować, coś obejrzeć, nie ma totalnie nic. Nie pamiętam ile teraz płacę. Płacić za telewizję, w której gdy usiądę wieczorem, bo mam chęć chwilę się odstresować, coś obejrzeć, nie ma totalnie nic. Nic, co by mnie mogło zaciekawić. 200 kanałów, czytam ile i wszędzie po prostu reklamy i syf. Po co? Po co mi to? Więc tak zrodził się pomysł tego, że pozbędę się telewizji. Będę płacił do końca sierpnia. Trudno, Boże, zapłacę, nie opyla mi się zrywać wcześniej umowy. I miałem zupełnie usunąć telewizor z naszego domu, chciałem go sprzedać, miałem już nawet kupca, ale stwierdziłem, że telewizor jednak zostanie, ponieważ czasami chciałbym na przykład obejrzeć film jakiś sensowny z Netflixa, więc po prostu kupię TV Boxa i będę to odtwarzał na telewizorze. Ale nie masz już telewizora. I tak faktycznie może się wydawać, że telewizora już nie ma, ponieważ na ścianie została już tylko dziura. I co w takim razie począć? Otóż, kochani, tak jak mówiłem na Instagramie, będzie teraz trochę o mojej ścianie. Przewiesiłem telewizor w inne miejsce, żeby ogólnie mógł też postawić wygodniej kanapę, bo zwykle gdy ma się telewizor w domu i telewizję, to jest to taki bożek i wszystko ustawiamy tak, żebyśmy mogli siedzieć przed telewizorem. Teraz mam fajnie otwarty salon, w którym jest dużo więcej miejsca, dzięki temu, że telewizor trafił tu. Trafił na ścianę za zasłony, gdzie nie korci zupełnie oka i gdzie wisi spokojnie, czekając tylko na to, aż będziemy mieli chęć coś faktycznie obejrzeć. Druga sprawa, sprawa ekonomiczna. Po prostu telewizor często grał totalnie dla nikogo. Po prostu był włączony, w telewizji ktoś gadał i puste przebiegi. Pustych przebiegów nie warto robić. Po co komu puste przebiegi? Teraz nie ma rozpraszacza. Nie puszcza się telewizji tylko po to, żeby leciała. Oglądam tylko to, co chcę i kiedy chcę. I dzięki temu nikt nie gada do mnie głupot z telewizji.
filtruję sobie treści, które oglądam, po prostu oglądam to, na co mam chęć. A gdy nie oglądam? To nie ma telewizora. I Lilka też nie chodzi i nie krzyczy baja, żeby włączyć jej telewizor. Bo nie ma telewizorka. Ja się czuję z tym świetnie. Zrezygnowałem z telewizji. Nie mam ochoty jej oglądać. Z drugiej strony może warto zrobić rachunek sumienia? Czy też czasami u was nie leci po prostu telewizja i mówi do pustego pokoju? A może czasami po prostu siedzicie jak zombie i przełączacie kanały, bo nie ma nic do obejrzenia ciekawego i po prostu klikacie kanały? Może w tym czasie warto przeczytać fajną książkę. To już decyzję zostawiam dla was. A o książkach będzie trochę później, ponieważ będzie o nich trochę później w kolejnych odcinkach. A ja, kochani, z mojego cichego mieszkanka, w którym nic nie gra bez sensu, życzę wam miłego, no i do zobaczyska.